Witam na kanale GoWoca 395. Dzisiaj pokażę wam jak wypalać płytę ISO do płyty DVD-R. System operacyjny Windows Vista Home Premium 32-bitowy. Oto mam płytę naszykowaną, tego że nie widać. DVD-R 120 minut, 4,7 GB, 4, 8 i 16 razy szybkości. Dobra, klikam w Downloads. Klikamy w Office Windows Vista CSP2 Home Premium. Teraz wkładamy płytę do dysku, do napędu DVD. I poczekamy, aż się odczyta. Klikamy w to. Tak będę go zamknąć, bo to nie jest, to jest nieważne. Zrobimy tak. Zaznaczymy wszystko i klikamy Punto Disk. Klikamy w Pól. I się wypala płyta DVD. Na razie jest 0%, bo dopiero się przygotowuje do wypalania płyty DVD. Niestety. Bo to jest napis preparing po angielsku, czyli przygotowywanie. O, 1% to jest progres, czyli postęp. Bo to jest po angielsku wszystko. Ta aplikacja Cyberlink PowerGoWu, nagrywanie płyty, wszystkich płyt CD, DVD, wszystko jest po angielsku. A Windows 10 to jest po polsku. Więc nagrywam płytę, system operacyjny Windows Vista Home Premium 32-bitowy po angielsku. Ale nie mogę pobrać po polsku, bo nie można znaleźć, może być problem. Ale łatwo się pobiera po angielsku. Ta płyta strasznie długo się wypala. Zobaczcie. Płyta zabiega końca, wrócimy się za chwilę. No i wypalenie dobiega końca. Zostało jeszcze 91% postępu wypalania płyty DVD. System operacyjny Windows Vista.
95%. Zostało jeszcze 16 sekund. 12 sekund. 2639 megabajtów, czyli 2 gigabajty i 6 gigabajtów. I się zapisuje. I już mamy wypalane. Zamykamy to. Sprawdzimy, jak to wygląda. Czy się udało wypalać płytę DVD. No i mamy. Teraz wyjmujemy płytę. System operacyjny Windows Vista, który przed chwilą wypalałem płytę systemem operacyjnym. Dobra. I co, podoba się mój filmik? Jak wam się podoba ten filmik, lajkujcie, łapka w górę. A jak się podoba, to hejtujcie, łapkę w dół. Komentujcie, subskrybujcie. Dobra. To na dzisiaj wszystko. To dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Cześć.